Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. To, że istnieje w świecie niezachwiana równowaga, znane jest ludziom światłym, pustelnikom, zbieraczom ziół, jasnowidzom i innym ludziom żyjącym na wskroś dwóch światów. Światło i ciemność wypracowały swoje ideologie na szczęście i nawzajem się zwalczają wciąż, utrzymując równowagę w ciosach. Do światła należy Pismo Święte i inne księgi opatrzone boskim blaskiem, do ciemności natomiast należą grimuary oraz Biblia Szatana. Kościół usilnie zwalcza satanizm, ale nie uporał się z tym zadaniem, mimo że używał czasami metod niczym złu nieustępującym. Jednak święta inkwizycja istniała i sprawowała się dobrze, paląc na stosach wszystkich i wszystko, co tylko odbiegało od widzimisię ojca inkwizytora. W tej ogólnej szamotaninie dobra ze złem trudno było jasno określić, co jest prawdziwą Biblią szatana i co ona zawiera. Krążyły o niej różne legendy, podania i tajne przekazy, ale tak naprawdę nie za bardzo wiedziano, gdzie jej szukać i jak ją zniszczyć, by się nie narazić samemu władcy piekieł. Aż około roku 900 pojawiła się informacja krążąca po zamkach, że gdzieś w centralnej części Europy znajduje się ogromnych rozmiarów księga napisana pod dyktando samego diabła, który nie omieszkał wtrącić osobiste zapisy do kilku rozdziałów tak zwanego Kodeks Gigas. W sumie nie jest to stricto Biblia szatana, ale tak zwana księga diabła, która może pretendować do najstarszego diabelskiego kodeksu. Jest to największy zachowany średniowieczny iluminowany w rubrykowanie, inicjały i miniatury kodeks na świecie. Księga o długości 92 cm. Jest również znana jako Biblia Diabła, ale tylko ze względu na bardzo nietypowy całostronicowy portret diabła i zapis traktowany jako legendę o jego stworzeniu. Kodeks powstał na początku XIII wieku w klasztorze benedyktów pod Lazicie w Czechach, ostatecznie trafiając do cesarskiej biblioteki Rudolfa II w Pradze. Jednak jak to na wojnie bywa, cała kolekcja została skradziona jako łupy wojenne przez Szwedów w 1648 roku podczas wojny 30-letniej. Cóż, rękopis dzisiaj jest przechowywany w Bibliotece Narodowej Szwecji w Sztokholmie, gdzie jest eksponowany dla ogółu społeczeństwa. Szkoda, że bez dużego opisu, iż jest to zabytek skradziony przez Szwedów Czechom i do tej pory nie oddany. Kodeks Gigas jest wyjątkowy. Widać w nim ogrom włożonej pracy introligatorskiej. Drewniane deski pokryte skórą z ozdobnymi metalowymi osłonami i okuciami. Mając 92 cm długości, 50 cm szerokości i 22 cm grubości, stanowi największy znany średniowieczny rękopis ważący 74 kg i 80 deko. Kodeks Gigas składa się z 310 liści welinu, czyli skóry zwierzęcej, którą uważa się za wykonaną ze skór 160 osłów lub być może ze skór cielęcych o łącznej powierzchni 142,5 m2. Rękopis zawiera iluminację w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym, zielonym i złotym. Wielkie litery na początku księgi są misternie podświetlane w kilku kolorach, czasami zajmują większą część strony. 57 z nich się zachowało. Jest też 20 inicjałów z literami w kolorze niebieskim z dekoracją winorośli w kolorze czerwonym. Z wyjątkiem portretów diabła, autorskiego portretu Józefa Flawiusza i wiewiórki siedzącej na inicjale, wszystkie iluminacje przedstawiają formy geometryczne lub roślinne, a nie ludzkie lub zwierzęce. Istnieją również dwa obrazy przedstawiające niebo i ziemię podczas stworzenia jako niebieskie i zielone koła z odpowiednio osadzonym słońcem, księżycem i kilkoma gwiazdami oraz dziwną planetą, w całości morską, bez mas lądowych. W księdze wielkie litery są znacznie powiększone, zajmując wysokość około 5 do 6 wierszy tekstu, zapisane czerwonym atramentem i umieszczone na marginesach. Mniej ważne podziały, takie jak początek wersów, są nieco powiększone w tekście i wyróżnione żółtawym atramentem wokół form literowych.
Kodeks ma jednolity wygląd. Ponieważ charakter pisma pozostaje niezmieniony, nie wykazuje oznak wieku, choroby ani nastroju ze strony skryby, który go zapisywał. Może to prowadzić do przekonania, że cała księga została napisana w bardzo krótkim czasie. Ale naukowcy zaczęli badać pewną teorię, której ukończenie zajęło im ponad 20 lat. Długość, rozmiar i szczegółowość kodeksu są tak niezwykłe, że legenda otacza jego pochodzenie, a konkretnie historię, która została napisana przez jednego pisarza w ciągu jednej nocy z pomocą samego diabła. Pierwotnie kodeks zawierał 320 arkuszy, chociaż 12 z nich zostało później usuniętych. Nie wiadomo, kto usunął strony, w jakim celu i co mogły one zawierać. W sumie nie trudno się domyślić, skoro kodeks pisał sam diabeł. Widocznie strony, które zginęły, zasiliły kolekcję tajnych ksiąg jakiegoś czarnoksiężnika lub maga parającego się czarną magią rytualną. W folio 290 recto zawiera rysunek diabła, który ma około 50 cm wzrostu. Naprzeciw diabła znajduje się całostronicowy opis Królestwa Niebieskiego, zestawiając w ten sposób kontrastujące ze sobą obrazy dobra i zła. Diabeł, czy też bardziej zaawansowany demon, jest ukazany z przodu, z ramionami uniesionymi do góry w dynamicznej pozie. Nie jest nagi, a raczej ubrany w białą przepaskę biodrową z małymi czerwonymi kreskami w kształcie przecinka. Te kreski zostały zinterpretowane jako ogony futra gronostajów, powszechny symbol suwerenności. Nie ma ogona, a jego ciało, ręce i nogi mają normalne ludzkie proporcje. Jego dłonie i stopy kończą się tylko czterema palcami u rąk i nóg, zakończonymi dużymi pazurami. Jego ogromne rogi są czerwone, jakby były zanurzone we krwi. Co ciekawe, ma dużą, ciemnozieloną głowę, a jego włosy układają się w czaszkę z gęstymi lokami. Jego oczy są małe, z czerwonymi źrenicami, a duże uszy mają czerwone końce. W otwartych ustach widać małe białe zęby, a z kącików ust wystają dwa długie czerwone języki. Jakże to gadzi portret. To podwojenie języków wywołuje negatywne skojarzenie z wężami, które mają rozwidlone języki, co jest metaforycznym odniesieniem do nieuczciwych istot ludzkich. Wyraźnie rozwidlone języki są starożytne i występują również w Biblii. Jednak bardziej światli ludzie widzą w rozdwojonych językach symbol prastarego węża, z którym walczą wszelkie święte istoty. Kilka stron przed tą podwójną rozkładówką jest napisanych żółtymi literami na poczerniałym pergaminie i ma bardzo ponury charakter, nieco inny od reszty kodeksu. Przyczyną różnic w kolorystyce jest to, że strony kodeksu są wykonane z welinu. Welin lub zeskrobana i wysuszona skóra zwierzęca opala się, czyli ciemnieje po wystawieniu na działanie światła ultrafioletowego. Przez stulecia najczęściej przewracane strony rozwinęły ten charakterystyczny, ciemniejszy kolor. Według legendy, kodeks został stworzony przez Hermana Pustelnika w klasztorze Benedyktów w Podlazicach koło Chrudimia w Czechach. Klasztor został zniszczony jakiś czas temu, bo w XV wieku podczas rewolucji husyckiej. Zapisy w kodeksie kończą się w 1222 roku. Wkrótce po jego napisaniu został on zastawiony przez benedyktów cystersom z klasztoru Sedlec, gdzie pozostawał przez 70 lat. Klasztor benedyktów w Brewnowie pod koniec XIII wieku odzyskał kodeks. Od 1477 do 1593 roku kodeks był przechowywany w bibliotece klasztoru w Bromowie, aż do 1594 roku, gdzie został przewieziony do Pragi jako część kolekcji cesarza Rudolfa II. Pod koniec wojny 30-letniej w 1648 roku cała kolekcja została skradziona przez wojska szwedzkie jako łup wojenny. W latach 1649-2007 rękopis był przechowywany w szwedzkiej Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie. W piątek 7 maja 1697 roku na Zamku Królewskim w Sztokholmie wybuchł gwałtowny pożar, a Biblioteka Królewska bardzo ucierpiała.
Kodeks został uratowany przed płomieniami. Służba wyrzucała przez okno, co tylko się dało, żeby uratować dobytek z płomieni. Między innymi przez okno został wyrzucony kodeks Gigas. Według wikariusza Johanna Erichsonsa kodeks wylądował szczęśliwie na ziemi, ale przedtem zranił przechodnia. We wrześniu 2007 roku, po 359 latach, kodeks Gigas powrócił do Pragi, wypożyczony ze Szwecji do stycznia 2008 roku i był wystawiony w czeskiej Bibliotece Narodowej. Dziwne, że Czesi musieli wypożyczać od Szwedów swoją własność. Ale cóż zrobić, takie są to dzisiaj powariowane czasy. Dokument przebadali zatrudnieni przez National Geographic eksperci od rękopisów, którzy argumentowali, że pewne dowody, takie jak analiza pisma ręcznego, wykazują, że rękopis był faktycznie dziełem jednego skryby. Co rozbudziło ponownie przekaz o tym, że kodeks został spisany przez jedną noc przez samego diabła. Według jednej wersji legendy, spisanej już w średniowieczu, pisarzem był mnich, który złamał śluby zakonne i został skazany na zamurowanie żywcem. Aby uniknąć tej surowej kary, obiecał stworzyć w ciągu jednej nocy olbrzymią księgę, która na zawsze wywyższy klasztor, łącznie z całą ludzką wiedzą. Około północy był już pewien, że nie może sam wykonać tego zadania. Więc odmówił specjalną modlitwę skierowaną nie do Boga, ale do upadłego anioła Lucyfera, prosząc go, by pomógł mu dokończyć księgę w zamian za jego duszę. Diabeł ukończył rękopis, a mnich dodał jego portret z wdzięczności za jego pomoc. W testach mających na celu odtworzenie dzieła szacuje się, że odtworzenie samej kaligrafii bez ilustracji i upiększeń zajęłoby 20 lat ciągłego pisania. To daje dużo do myślenia. Thank you.